czuję się lekko zmacerowana, ale też były bardzo wzruszające spotkania na targach książki. Rozpłakałyśmy się razem z czytelniczką. Tak, albo na przykład spotkałam kobietę z mojej wioski, tej, którą czyli z hektarów, tę, którą. Tak. Tę, którą opisałam w Google, to znaczy nie kobietę, tylko wioskę. Tak, tak, tak. Także dużo wzruszeń, dużo fajnych reakcji czytelników. Pojawił się też pan, który zauważył dwa przecinki i trzy literówki w jednej z książek. Pan redaktor. Czyli także, korekta? Tak, to cenne doświadczenia, fajny przyjazd i bardzo fajne spotkanie, kiedy mogliśmy porównać wizję prowincji z Weroniką Mogolą. Także warto było jednak mimo wszystko. Tak, warto było wsiąść w samolot i z tej mojej wioski nad Tamizą przyjechać. To jest właśnie ciekawe, to jest ciekawe pytanie i to było dla mnie zaskakujące, że ona zapamiętała hektary zupełnie inaczej. Ona tam mieszkała w latach 70., a ja zapamiętałam hektary z drugiej połowy lat 70. i z lat 80., bo spędziłam tam 18 lat i ona też pamięta mojego dziadka. I zapamiętała tak samo jak ja, że mój dziadek był pieśniarzem, że chodził po gospodach, że śpiewał zakazane piosenki. Mój dziadek też bardzo długo opowiadał mi o tym, że grał w Rybach Bałuckiego. Ja myślałam, że to jest wymyślone. Okazało się, że ta kobieta też zapamiętała, że był taki spektakl w kółku rolniczym. Więc ciekawe doświadczenie, ciekawe zestawienia. Naszych klisz pamięciowych. Wydaje mi się, że ja zapamiętałam hektary z punktu widzenia takiej dziewczynki, która odczuwała jednak też opresję. Opresję zarówno związane z kulturą konserwatywną, kościołem. Na przykład ja nie mogłam iść do kościoła z rozpuszczonymi włosami. No, to była kultura opresywna dla dziewczyny. To była kultura, w której przemilczeń, w której nie mówiło się czym jest pierwsza miesiączka. W Gugułach też to opisałam. Babcia siedzi w piwnicy, obiera ziemniak, kartofle w moim regionie i po prostu mówi, a idź teraz, ziemniaki zgniją. Podłóż sobie tam jakieś szmatki. I też w stancjach o tym wspomniałam, w takim rozdziale wiatraki i muszle, jak wyglądało życie kobiet w tej kulturze. Więc jakby, kiedy rozmawiam z czytelnikami, staram się unikać też takich rozmów czy podejść o micie prowincji. Ja nie chcę mitologizować. Nie chcę mi to uliwić. Chcę pokazać tak jak ją zapamiętałam, ale nie chcę jej mitologizować. To bywa interesujące i bywa trudne. Czytelnik z zachodu, na przykład, dokładnie z Hiszpanii, bo książka się ukazała w Hiszpanii, przysłał mi takie zdjęcie okładki książki z termometrem rtęciowym. A wspomnienie mojej narratorki i przefiltrowanej przeze mnie jest trudne, jest traumatyczne. Więc to bywa trudne i zawsze każda z tych książek, jeśli jest oparta na autobiografii, jest jakby oddawanie swojej, no powiem wprost, krwawicy. Natomiast nie możemy też myśleć, że książka nie jest, że książka jest, że to jest reportażowe. To jest zawsze jakieś przetworzenie przez wyobraźnię, przez pamięć. Na przykład ja zupełnie inaczej zapamiętałam pewne wątki
niż moja siostra. Kiedy sobie porównujemy nasze wspomnienia, ona wiele rzeczy wyparła, więcej, a ja przez to, że się 20 lat trenowałam na pisarkę czy poetkę, zapamiętałam to wyraźniej, w takich mocnych obrazach. Na przykład ja bardzo mocno przeżyłam i zapamiętałam wątki związane z tym, że mój tata zajmował się preparacją zwierząt, a rodzeństwo mniej. Być może to, ja to zupełnie inaczej, jakoś intensywniej odebrałam. I jeszcze co ciekawe, że ja w ogóle nie ujęłam rodzeństwa w książce. Nie, tak, nie chciałam zrobić z tej dziewczynki jedynaczkę, skoncentrować się na jej przeżywaniu. Czułam, że ja mogę opowiadać o zmarłych, a boję się opowiadać o żywych. Tak. Ale rodzina siebie zawsze szuka i rodzina też nie zawsze przepada za tym, żebym podejmowała pewne wątki czy ujawniała tajemnice. Ja mam wrażenie, że ja w ogóle o tym nie myślałam, że ja w ogóle tego nie brałam pod uwagę i jedynie trochę się martwiłam, że pierwsza książka i ten mocny klimat prowincji trochę przysłoni mi drugą. I tak się stało, że ja mam taki feedback od czytelników, że jednak Google bardziej uwodziły, że tam była taka magia prowincji, że... A ja chciałam zaryzykować, ja się chciałam zmierzyć. Nie pisać tego samego. Tak, nie spełniać oczekiwań. I wielu czytelników, którzy myśleli, że to będzie podobny świat, podobny sposób ukazany, się jakby rozczarowało. Też jest dużo takich, którym bardziej się podobają stancje. Taka książka bardziej dojrzała, czy... Ale naprawdę mam wrażenie, że w procesie pisania się te rzeczy wypiera. Idę się witać z Tamizą, idę na spacer z psem, ostatnio też biegnę, staram się najczęściej to są, ponieważ mam psa owczego, border collie, więc 3-4 kilometry biegam albo chodzę nad Tamizę i poznaję okolice hrabstwa Essex i w takiej przerwie szukam nowego tematu na książkę. Bardzo czekam na ten ferment, na ten moment, w którym wreszcie to mnie dopadnie. Nie wiem, czy panie wiedzą, o czym ja mówię, ale to jest tak jest, że w takim jest czas flauty i potem nagle zaczyna się ten ferment, kiedy kreacyjny, kiedy myślisz, żeby napisać, że masz potrzebę pisania, więc ja czekam na ten moment. Tak, ja już mam inspirację, ale nie wiem, na co się decydować i żaden temat mnie tak nie pochwycił. Nie, ale na pewno nie napiszę kontynuacji stancji. Wystarczy. Ale Essex czeka na książkę o życiu pani tam. Tak, ale ja nie mam dystansu do tego czasu. Ja nie mam, ja potrzebuję większej perspektywy czasowej. Niech się te wspomnienia i te doświadczenia uleżą. I ja nie mogę w tej chwili poruszać pewnych wątków, bo to jest za świeże. To jest za świeże, to są bardzo dobre, wspaniałe i też trudne doświadczenia. I myślę, że potrzebuję więcej czasu, tak jak w przypadku Google.